Hallo zusammen, liebe Freunde und moin aus Hamburg. Cześć, dzień dobry, drodzy przyjaciele. Witam i pozdrawiam bardzo serdecznie z Hamburga. Heute ist Mittwoch, der 14. Dezember. Ich bin der Herr Hamburger. Das hier ist Pressespiegel aus Deutschland. Danke euch für das Einschalten und für das Abonnieren. Wiadomości prasowe z Niemiec. Dziękuję wam za obecność na tym kanale. Dziękuję za wasze subskrypcje. Brandenburg, Berlin und Sachsen sprechen sich gegen Atomkraftwerk in Polen aus. Brandenburgia, Berlin i Saksonia przeciwko elektrowni jądrowej w Polsce. Wall Street Journal analysiert deutsche Migrationspolitik. Analyse niemieckiej polityki migracyjnej przez Wall Street Journal. Das sind unter anderem Themen für heute. Wir legen los. RBB zuerst und Brandenburg, Berlin und Sachsen sprechen sich gegen Atomkraftwerke in Polen aus. Portal RBB pisze o tym, że Brandenburgia, Berlin i Saksonia są przeciwne budowie elektrowni jądrowej w Polsce. Jakie są argumenty? Es besteht Konsens darüber, dass vor dem Hintergrund der Atomunfälle in Tschernobyl und Fukushima auf Pläne zur weiteren Nutzung der Kernenergie im Interesse der Bevölkerung und Umwelt aller Ostsee-Einrainer verzichten werden sollte. Zusätzlich gäbe es Bedenken unter anderem bei der Einhaltung internationalen Sicherheitsstandards. Istnieje zgoda co do tego, że w kontekście awarii jądrowych w Czarnobylu i Fukushimie plany dalszego wykorzystania energii jądrowej w interesie ludności i środowiska wszystkich krajów nadbałtyckich powinny zostać porzucone. Ponadto istnieją obawy m.in. co do zgodności z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa. Der Spiegel weiter. Vertraulicher Bericht. Bundeswehr kann NATO-Aufgaben nur eingeschränkt erfüllen. Poufny raport, do którego dotarł Spiegel, mówiący o tym, iż Bundeswehr może wypełnić zadania NATO tylko w ograniczonym zakresie. Und weiter auch Verbraucher mit Öl- und Pelletheizung sollen staatliche Hilfen erhalten. Konsumenci posiadający systemy ogrzewania olejem i pelletem również otrzymają pomoc państwa. Wirtschaftsforscher sagen dauerhafte hohe Energiepreise voraus. Ekonomiści tymczasem przewidują trwale wysokie ceny energii. Und Inflation, steigende Zinsen, hohe Energiekosten, Zahl der Firmenpleiten steigt deutlich. Inflacja, rosnące stopy procentowe, wysokie koszty energii, liczba upadłości firm znacznie wzrasta. Schwindende Kaufkraft. Inflation bringt laut Forschern bislang einzigartigen Reallohnverlust. Malejąca siła nabywcza. Według badaczy inflacja przynosi bezprecedensową realną utratę siły nabywczej płac. Und Business Insider weiter zum Thema Inflation. Es gibt auch eine Gewinninflation. Viele Unternehmen erhöhen ihre Preise stärker als nötig, belegt IFO-Institut. Business Insider pisze o tym, iż istnieje również coś takiego jak inflacja zysków. Wiele firm podnosi ceny bardziej niż to koniecznie. Tutaj też argumentują podobnie ekonomiści IFO. Wirtschaftsparadox. Windradhersteller wie Siemens fahren spektakuläre Verluste ein mitten in der Energiewende. Nun soll es die Politik richten und chinesische Konkurrenten aus dem Markt drängen. Mamy paradoks ekonomiczny w Niemczech. Producenci m.in. turbin wiatrowych, tacy jak m.in. Siemens, ponoszą spektakularne straty w trakcie transformacji energetycznej. No i teraz od polityków zależy naprawa tego wszystkiego. Chodzi o to, aby wypchnąć chińskich konkurentów z rynku, także wiadomo. Cały czas Chiny. Gut, RBB weiter. Durchsuchungen bei den Mitgliedern handelt es sich bei der letzten Generation um eine kriminelle Vereinigung. RBB pisze, w ogóle wiele mediów o tym wczoraj pisało, przeszukania członków grupy Last Generation, ostatnia generacja, słuchajcie, czy ta grupa jest organizacją kryminalną? Znak zapytania. Na ten temat zapraszam was też na materiał Tagesschau. Ermittlungen gegen Klimaaktivisten. In mehreren Bundesländern wurden Wohnungen und Räume von Mitgliedern der Gruppe Letzte Generation durchsucht. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft werde unter anderem der Verdacht auf Bildung einer kriminellen Vereinigung geprüft. Die Gruppe bezeichnete die Maßnahmen als Einschüchterungsversuche. US-Zeitung Wall Street Journal hat in einem Bericht analysiert, warum Deutschland trotz der hohen Anzahl von Migranten so viele Fachkräfte fehlen. Das Urteil ist verheerend. Die meisten Asylbewerber würden dem deutschen Arbeitsmarkt kaum helfen. Es ist eine Vollabrechnung mit der deutschen Migrationspolitik, kommentierte die Bild-Zeitung. Wall Street Journal przeanalizowała w reporcie, dlaczego w Niemczech brakuje tak wielu wykwalifikowanych pracowników pomimo dużej liczby migrantów. Werdykt jest druzgocący. Większość osób ubiegających się o azyl raczej nie pomoże rynkowi pracy w Niemczech, pisze Wall Street Journal i komentuje to wszystko gazeta Bild. Pełne rozliczenie z niemiecką polityką migracyjną. Warnstreik in der Redaktion, CDF Morgenmagazin und heute Sendungen fielen gestern aus. Wczoraj mieliśmy strajk ostrzegawczy w redakcji CDF. Nie wiem, nie zauważyłem, szczerze mówiąc. Und die Bild-Zeitung zu diesem Thema, 84% der Deutschen wollen Zwangsgebühr abschaffen. 84% Niemców chce znieść obowiązkową opłatę na media.
Ja, das ist doch probiert haben. Nach 2 Jahren Böllerverbot im Fachhandel könnten sich die Preise für Feuerwerk verdoppeln. Po 2 latach zakazu stosowania petard ceny fajerwerków mogą się podwoić, słuchajcie, także no, uważajcie. Und schon seit für alle anderen Fische werden die Fangmengen aber ausgeweitet. Also es gibt neue EU-Fischerregeln. Mamy nowe przepisy dotyczące rybołówstwa. Sezon zamknięty dla węgorzy, za to połowy innych ryb morskich zostaną zwiększone. Także no... Nie wiem, ilu jeszcze w ogóle rybaków jest, bo to jest też branża, która została jakby no, kompletnie zmieciona z powierzchni rynku. Gut, jak już jesteśmy przy temacie wody. RBB, Wasseruntersuchungen, Salzgehalt in der Oder unvermindert hoch. RBB pisze też o tym, że tutaj badania zasolenia w Odrze i to zasolenie utrzymuje się na wysokim poziomie. Tagesspiegel zu diesem Thema Fischsterben in der Oder, Bundesumweltministerin Lemke mahnt Polen zur Aufklärung. Pani minister środowiska Lemke wzywa Polskę do wyjaśnienia tej sytuacji. No to też, zobaczcie, minęło już tak dużo czasu, a praktycznie nic się w tej sprawie nie dzieje. No i jeszcze zakończymy jednym tematem. Wczoraj nad tym już spekulowaliśmy. Słuchajcie, Tagesspiegel, Böller aus Polen für 3500 Euro. Polizei findet 36 kilo verbotene Feuerwerkskörper im Auto. Policja odkryła znowuż fajerwerki wartości 3,5 tysiąca euro w samochodzie z Polski. 36 kg jakichś tam petard i tak dalej. Kto z Was się odważył z takim ładunkiem jechać do Niemiec? Ale takie wiadomości mamy co roku, także trzeba się do tego przyzwyczaić. No i co? Życzę Wam wybuchowej środy, wybuchowego dnia. Ja, also lasst es krachen, liebe Leute. Also einen erfolgreichen und angenehmen Tag wünsche ich euch. Das war's für heute. Viele liebe Grüße von mir. Tschüss.